występ. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing z przyjaciółmi bawi się w parku. Zaraz cię złapię. O, to jest scena. Tak. Zróbmy przedstawienie. Tak. Będą śpiewy i tańce i akrobacje i... A co to są akrobacje? Takie różne wygibasy. O, ja to potrafię. A ja potrafię to. Wiesz co? Lepiej coś zaśpiewaj. Zgoda. Tak, ty bardzo ładnie śpiewasz. O, ja też zaśpiewam. Piosenkę o tęczy. Tak, a ja zatańczę. Skąd wziąć publiczność? My nią będziemy, Koko. Jest was tylko czworo. To za mało. O, już wiem. Na szczęście wziąłam wróżki myszki. O! Ty siądź tu, a ty tu. Mamy publiczność. My też siadamy. Jako najstarsza wystąpię pierwsza. Ja drugi. Potem ja, jako trzecia. O, nie chcę być ostatni. O. Wiesz, Bing, ostatni występ jest ważny. Nazywa się go finałem. O. Zgadza się. Finał jest jak wisienka na torcie. Gratuluję ci, Bing. To duże wyzwanie. Wystąpię w finale. Ta. Chodźmy za kulisy. Dobra. Za mną. Zaczekajcie. To są właśnie kulisy. A jest widownia. Schowaj się, Bing. Zaczynamy. Panie i panowie, zapraszamy na występ. Najpierw ja, Koko. Jej. O, nie mamy muzyki. O, ja mam w telefonie. Tak. Brawo. Ładnie tańczy. O, Piesio. O, Julia. Bing. Julio. Julio. Cześć, Julio. Hej, tu jestem. Bing. Koko tańczy. O, no tak. A teraz pora na pandą! Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, piękna jest uroda twa. Brawo! Za chwilę twoja kolej, a potem moja! Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, piękna jest uroda twa. Brawo! A teraz przed państwem wystąpi... Sula! Wykonam O, co to było? Akrobację. Ano tak. Akrobację! Wspaniałe! Ta-da! Brawo, Sula! Brawo! Brawo! A teraz w wielkim finale Bing zaśpiewa piosenkę o tęczy. Chodź na scenę. Śpiewaj. Co się stało? Czemu Bing nie zaśpiewał? Ponieważ troszkę się zawstydził, Sulo. O! Troszeczkę. Poczekajmy chwilkę. Bing, wszystko w porządku? Nie. Wszyscy na mnie tak mocno patrzyli. No tak, ponieważ czekaliśmy na twój występ. Bing, czekamy. Przed nami finał. Jeśli nie chcesz, nie musisz śpiewać, Bing. Chciałbym zaśpiewać, ale nie chcę być na scenie całkiem sam. Chcesz, bym poszedł z tobą? Zgoda. No to chodź! Brawo, Bing! Śmiało, Bing! Jesteś gotowy? Proszę, Bing. Viola ma ładny głos. Pomoże ci zaśpiewać. O. Dziękuję. Dobrze?
Mamy fiolet, indygo. O, idę do ciebie, Bing. Ja też. Mamy fiolet, indygo, błękit, zieleń, żółty, bo z pięciu bardziej będziesz mógł stworzyć piękny tęczy łuk. Pomarańczy czerwień dam, by rozkwitła tęcza nam. Teraz każdy będzie mógł stworzyć piękny tęczy łuk. Bardzo. O to chodziło, króliczko. Zrobiliśmy w parku prawdziwe przedstawienie. Mieliśmy nawet publiczność. Ja występowałam jako ostatni w tak zwanym wielkim finale. To najważniejszy moment. Niestety, kiedy wszyscy tak na mnie patrzyli, nagle zrobiło mi się wstyd. Ale na szczęście to szybko minęło, bo pomogli mi moi przyjaciele. Zaśpiewaliśmy razem piosenkę o tęczy, która wszystkim się podobała. Śpiewanie to wielka rzecz. Telefon komórkowy. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dziś telefonem. Tak, tak. Załatwione. Do zobaczenia. Raz, Krysiu. Do widzenia. Woś! Mogę pograć na telefonie, Flop? Jasne. Dziękuję. A w jaką grę? W mówiącą sałatę. Jest bardzo śmieszna. O tak. Dobry wybór. Cześć. Cześć. Powiedz coś do sałaty. Cześć, sałato. Musisz podejść bliżej i mówić do... Mało brakowało. Mało brakowało. Musisz być ostrożniejszy, Bing. Dobrze, przepraszam. Teraz coś do niej powiedz. Witaj, sałato. No, proszę, Bing. O, przywitamy się z czasokurczaczkiem. A teraz z ryczącym kubełkiem. Chodź, Bing. Rozwiesimy razem pranie. Ja tu zostanę z Lulisiem i sałatą. Zgoda? Tylko pamiętaj, telefony nie lubią wóź. Co ty mówisz? Tylko ja i Tuliś robimy wóź. Przywitaj się z sałatą, Tulisiu. Cześć, sałato. Cześć, sałato. Chodź, Tulisiu. Chodź, sałato. Chodź, Tulisiu. Chodź, sałato. Wóź. Wóź! O, nie można robić wóź z telefonem. Zaczekaj tu, sałato. Zaczekaj tu, sałato. Tuliś, Tuliś, wóź! Hop, hop. Ui! Wóź! O, sałato! O, sałato! O, no pokaż mi się. O nie, zepsuł się. O nie. Zaraz siadamy do stołu, Bing. Schowajmy się. Bing? Wszystko w porządku, Bing? Gdzie jest telefon? Nie wiem. Zgubiłem go. Zgubiłeś? O, no dobrze. Gdzie on może być? Nie przejmuj się tak bardzo, Bing. Zaraz zadzwonimy na mój numer. Usłyszymy go.
O, dźwięk dochodzi z kuchni. Aha, to zabawne. Jakim cudem znalazł się w koszu? Ojej. Bing. Nie ma mnie tutaj. Kocyk ma zdecydowanie kształt króliczka. Jesteś pewien, że cię tu nie ma? Tak. Tak? Aha. Dobrze. Na szczęście twoja gra działa, Bing. Na szczęście twoja gra działa, Bing. Jest tam kto? Jest tam kto? Tak. Ciekawe kto. Kto wrzucił telefon do kosza na śmieci? Kto wrzucił telefon do kosza na śmieci? Ja to zrobiłem. Ach tak. Powiedz, co się stało? Poczujesz się lepiej, gdy mi wszystko opowiesz. Ja i Tuliś wzięliśmy sałatę do ogrodu, ale zrobiliśmy wóź za blisko i wtedy telefon spadł i się stłukł. Rozumiem. Tak jak mówiliśmy, telefony nie lubią wóź. Nie, ale ponieważ się popsuł, wrzuciłem go do kosza. Aha. Bałem się do tego przyznać. Aha. Wybacz mi, Flop. Cóż, najważniejsze, że powiedziałeś mi prawdę, Bing. Nieprzyjemnie jest siedzieć pod kocem i wstydzić się, prawda? Prawda. Naprawisz go, Flop? Ja nie potrafię, ale nie martw się, jutro zaniesiemy go do serwisu. Tam cię naprawią, telefoniku. Nie będę robił blisko ciebie wóź. O to chodziło, króliczku. Mówiąca sałata to moja ulubiona gra. Cześć! Telefonom nie wolno robić wóź, dlatego położyłem go na stole. Ale trach! Spadł na ziemię i się potłukł. Wtedy razem z Tulisiem wyrzuciłem go do kosza. Bałem się przyznać do tego, co się stało. I było mi bardzo ciężko. Tak ciężko, że w końcu przyznałem się Flopowi i poczułem się dużo lepiej. Powiedzenie prawdy to wielka rzecz, Bing. I nie muszę już siedzieć dłużej pod kocykiem. Przyjęcie u Hipci. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Pando idą dziś do Suli. Sulo, to ja. I ja. Bing. I Króliś Tuliś. Cześć. Witam. Witaj, Ammo. Cześć, Sulo. A któż to taki, Pando? To jest Bubulek. Jest słodki. Potrafi mówić? O, tak. Mówi, że cię polubił. Wchodź, Pando. Chodź, Bing. Króliś Tuliś, wąż! Bing, wystraszyłeś Bubulka. On jest malutki. Przepraszam. Chodźmy. Proszę. Chodź, Królisiu. Muszko Hipciu. A, tu się schowałaś. Tuliś mówi: dzień dobry, Wróżko Hipciu. Witaj, Tulisiu. Bubulek mówi, że masz bardzo ładne skrzydełka, Hipciu. Wąż! Bing! Wybacz. Wyprawię przyjęcie. Dla Tulisia, no i dla Bubulka. To chyba znaczyło tak. Ciasto. Niam, niam. Najpierw trzeba nakryć do stołu. Ty będziesz siedział tutaj. Talerzyki. Dziękuję. Tu je postawię. Proszę, Pando. Bing,
Nie możesz tu siedzieć, bo wróżka Hipcia chciałaby zaopiekować się Bubulkiem. On jest malutki. Mniam. Zaczekajcie. Najpierw napijemy się herbaty. Pij tu, Lisiu. Bardzo dobra. O, jeszcze ci nie nalałam. O. To dla ciebie, to dla ciebie, a to dla mnie. Jaka dobra. Przepyszna. O, a to torcik dla Bubulka. O, powiedział dziękuję. Niam, 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 niam. Tuliś też chce torcik. No tak, już podaję Tulisiu. Super. Proszę bardzo, smacznego. O, dziękuję. I kawałek dla Hipci. Mniam, mniam, mniam. Bardzo smaczny tort. Wuś. Czy smakował ci tort, Bubulku? Mówi, że tak. Może chciałbyś jeszcze? Tak. Proszę bardzo, Bubulku. Hej, dlaczego Bubulek dostał drugą porcję? Ponieważ był głodny, widzisz? Ale to jest nie fair. Tuliś dostał jedną. Wuś. Hej, to Bubulka. Bing, przestań. To nie twoje ciasto. Wuś. Wypraszam Królisia Tulisia z mojego przyjęcia. Hej, masz mi go oddać. Tulis jest mój. Nie, zachował się niegrzecznie. Amo! Flop! Słucham. Amo! Tak? Bing mnie popchnął. Sula zabrała mi Tulisia i nie chciała oddać. Bo ty razem z Tulisiem popsuliście przyjęcie. Co się wydarzyło, Pando? Tuliś zabrał Bubulkowi dokładkę tortu. Tak. Aha. I Sula powiedziała, że to niegrzeczne. Oho. Więc rzuciła Tulisia do kosza, a wtedy Bing ją popchnął. O, no cóż, każdemu zdarza się czasem zdenerwować, ale popychanie nie rozwiązuje sprawy. Podobnie jak zabieranie komuś zabawek. Ale... Przeproście się teraz i powiedzcie, że jest wam przykro. Nie, nie jest przykro. Mi też nie. O, no nie. I co tu zrobić teraz z tą złością? Chodźcie. Widzicie te chmury? Dobrze. Wybierz jedną, Sulo. O te. Teraz ty, Bing. No dobrze. Tamtą. Świetnie. Wydmuchajcie teraz całą złość w chmury. Śmiało. Dmuchajcie. Bardzo ładnie. Tak, o to chodzi. A ja zdmuchnę tamtą chmurkę. Dobra myśl, Pando. I w ten sposób cała złość odleciała hen daleko. Papa, złość! Przepraszam, że cię popchnąłem, Sulo. Tuliś też przeprasza. Wybacz, Bing. Wybacz, Tulisiu. Mua, mua, mua. Bardzo ładnie. Bubulek powiedział, żebyśmy wrócili na przyjęcie. Przyjęcie! Dobra myśl. Chodźmy! O, tak! Ja, Pando i Sula zrobiliśmy przyjęcie, ale Bubulek dostał więcej tortu niż Tuliś. To było niesprawiedliwe. Więc Tuliś zabrał Bubulkowi tort. Wtedy Sula powiedziała, że to niegrzecznie i zabrała mi Tulisia. To mnie zezłościło, więc popchnąłem Sulę. Wtedy Sula zezłościła się na mnie. Ale Amma pokazała nam, że wystarczy mocno dmuchać w chmury, by przegnać złość. I rzeczywiście za chwilę pogodziliśmy się. Przeganianie złości. To wielka rzecz, Bing. Włochate wydmuszki. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing robi dziś włochate wydmuszki. Proszę o ciszę. Kto chciałby zrobić dzisiaj coś wyjątkowego? O, ja!
Ja chcę! A co to takiego? O, włochata wydmuszka! O, chcę taką! Ja też! I ja! Zaraz każdy zrobi swoją. O, czy to trawa? Nie, Pando. To rzeżucha. Spróbujecie? O, tak! Flo postrzygł wydmuszkę. Jest smaczna. Proszę. Pycha! Smakuje mi. Bardzo dobra. Fuj. Pando! Żeby mieć własną, kudłatą wydmuszkę, musicie najpierw zrobić jej buzię. A to proste. Moja będzie wesoła. Nazwę ją Jajusz. A ty będziesz... A to jest potwór. Nazwę go... To będzie Sula, bo jest do mnie bardzo podobna. Czemu ja już nie ma włosów, Flop? Żeby wyrosły, musisz najpierw posadzić nasionka. A! Proszę, włóżcie te kłębuszki waty do środka waszych wydmuszek. O, do tak. Środka. Hop, hop. Uwaga! Mam coś dla was. Nadstawcie łapki. Ale to są nasionka. Zgadza się, Sulo. Nasypcie je teraz na watę. Nasiona czeka teraz dużo pracy. Za jakiś czas wyrosną z nich rzeżuchowe włosy. Wskakujcie, nasionka. Hop, będzie z was piękna fryzurka. Dlaczego one nie rosną? To nie dzieje się tak natychmiast, Bing. O. Żeby wyrosły tak długie jak na mojej wydmuszce, potrzeba tygodnia. A ile to tydzień? To 7 nocy. 7? To bardzo długo, Amma. Tak. Rośliny potrzebują 2 rzeczy, żeby rosnąć. Dużo światła i sporo wody. A więc postawimy je tutaj, blisko okna i codziennie będziemy podlewać. Ale ja nie chcę czekać aż tak długo. Cóż, pierwsze zmiany zobaczysz już jutro, Pink. O. Uwaga, mali artyści! Pora na zabawę! Hurra! Tak! O tak! Zabawa! Zrobimy przyjęcie! Chodź, Pando! Herbaty? Co się stało, Bing? Dziękuję. Udaję, że jest noc, żeby szybciej minął czas. Sprawdźmy. Pyszna. Jajuś! O. Musisz cierpliwie poczekać, Bing. Ale już przecież pospałem. Och, Bing, wiem, że nie możesz się doczekać, ale czasu w żaden sposób nie oszukasz. Amo, czy możemy wyjść na dwór? To bardzo dobry pomysł. Chodź, Bing! Przyniosłam wam herbatę. Napijecie się? Tak, prosimy. Chodź ze mną, Jajusiu. Tam jest więcej światła. Zaczekaj tu. Zaraz cię podleję. Co ty robisz, Bing? Amma powiedziała, że rośliny potrzebują wody, żeby rosnąć, więc podleję Jajusia. Uwaga, będzie mokro. O, nie! Jajuś! Nie! Co się stało? Ojej. O nie! Wydmuszka się stłukła. Jak to się stało? Chciałem tylko, żeby szybciej urosły mu włosy. Biedaczek. Postanowiłem podlać Jajusia ogrodowym wężem. O, strumień wody okazał się za mocny. Tak, skleisz mi go, Ammo. Och, przykro mi, Bing. Jajusia nie da się już posklejać. Jajuś się stłukł, ale nasionka są całe. Bing może zrobić sobie drugiego. Co ty na to, Bing? Tak, proszę. Zgoda? Tak, super! Super! Siadaj. Ale nie mam skorupki. Możesz użyć mojej, Bing. Druga strona jest pusta. Tak. Patrz, Flop, oto Jajuś. Cześć, Jajusiu. I na koniec nasionka.
Postaw Jajusia obok jego kolegów. Dobrze. Chodźmy. Zostaniesz tutaj ze swoimi przyjaciółmi. Co to jest, Ammo? To jest rysunek. Widać na nim, w jakim tempie będą rosły włosy na wydmuszkach. Możecie kolorować kolejne dni. Tak, pomaluj dzień pierwszy, Bing. Już, do jutra, wydmuszki. O to chodziło, króliczko. Zrobiłem wydmuszkę o imieniu Jajuś, ale nie miałem cierpliwości czekać 7 nocy, aż wyrośnie fryzurka z rzeżuchy. Chciałem ją podlać, ale strumień był za mocny i mój Jajuś całkiem się potłukł. Ja naprawdę tego nie chciałem, ale zrobiłem nowego Jajusia. Tym razem wyczekałem 7 nocy, aż wyrosły mu włosy. Cierpliwość! To wielka rzecz, Bing. Co za włosy! Hau! Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Flop bawią się piłką. Łap, Flop! Hopa! Bardzo dobrze, Flop! Teraz ty. O, też ładnie. Oj! Flop! O, patrz, Flop! Piesek! Cześć, piesku! O! Wracaj, piesku! O! Tu jest! Nie podchodź, Bing. Nie znamy dobrze tego pieska. Niektóre psy mogą ugryźć. Ale on ma naszą piłkę! Odzyskamy ją. Ale najpierw zaprzyjaźnijmy się z nim. Ale jak? Może najpierw popatrz, jak ja to robię, a potem zrób tak samo. No dobrze. Najpierw wyciągnij powoli rękę, by pies ją powąchał. Polizał cię, Flop. Spójrz, macha ogonem, czyli jest wesoły. Teraz ty się z nim zaprzyjaźnij. O tak. Trzymaj rękę nisko. On mnie wącha, Flop. Ale to łaskocze. Tak psy okazują przyjaźń. Podoba mu się mój smak. Mogę go pogłaskać? Teraz tak. Delikatnie. O, jest taki mięciutki. Tak. Jak ma na imię? Nie wiem, Bing. Nie ma zawieszki. Czy on się zgubił, Flop? Być może. Nie widzę, żeby ktoś go szukał. Możemy go wziąć? No, nie. Ale zajmiemy się nim, dopóki nie znajdzie się właściciel. Chcę się bawić z nami piłeczką. Fuj, jest mokra. To nic takiego. Umyjemy później ręce. Bardzo ładnie, piesku. Dalej! Łap! Tak! Dobry piesek! O, jest szybki! Tak, bardzo! Nie złapał jej, Flop! Co on robi? Węszy. W ten sposób szuka piłki. Wywąchał ją, Flop! Zgadza się. Gdzie on jest, Flop? Poszukajmy go. Dobrze. Znalazł piłeczkę. Tak. Przy okazji zrobił coś jeszcze. Fuj, piesku. To bardzo nieładnie. Wszyscy robimy kubki. Tak, ale nie w parku. No tak. Musimy wrzucić tę kubkę do specjalnego kosza na psie odchody. Jest! Czy to ten? Tak. Zrobiłeś kubkę na trawniku. Chodź, piesku. Obrzydliwe. Posiadanie psa
To nie tylko przyjemności, ale i obowiązki, Bing. Będziesz musiał porządnie umyć ręce, gdy wrócisz do domu. Oczywiście. O! Chodź do mnie, piesku. O! On mnie pokochał. Tak. To prawda. Ja też go pokochałem. Czy teraz możemy go wziąć? O, przykro mi, Bing. On nie jest nasz. O. Słonko! O, to Julia. Witaj, Julio. Cześć. Pies ma na imię Słonko. O, ale ja chcę, żeby on był mój. Zaprzyjaźniliśmy się. Nie chcę go stracić. Rozumiem cię. Witaj, Bing. Cześć, piesiu. Cześć, Flo. Cześć. Zaopiekowaliście się Słonkiem? Tak. I wiesz, Słonko mnie pokochał. Tak. Właśnie widzę. Wiecie, że ona jest siostrą piesia? O! Słonko jest dziewczynką, Flop. Aha. Dobra, Sunia. Zajmuje się Słonkiem w każdy wtorek. Pokochałem ją. Tak, jest bardzo kochana, prawda? I trochę nieposłuszna. Biega tam, gdzie jej się podoba. Cała skocze. Psy cię lubią, Bing. Flop sprzątnął jej kubkę, a ja nauczyłem ją łapać piłkę. Popatrz. Słonko bawi się tylko z tymi, których naprawdę lubi. Chcesz pobawić się z nią w przyszłym tygodniu? O tak, Julio, tak! To wspaniały pomysł. Dziękujemy ci. Chcesz poprowadzić ją na smyczy do mojej furgonetki? Tak! Chodź, piesiu! Już za tydzień znowu pobawię się ze Słonkiem, Flo. Tak, o to chodziło, króliczku. O to chodziło, Słonko. Spotkałem w parku pieska. Ma na imię Słonko. Najpierw piesek musi cię powąchać, żeby cię poznać. Potem można się bawić. Słonko zrobiła kupę. Fuj. Pokochałem ją. Chciałem ją zatrzymać, ale wtedy przyszła Julia i powiedziała, że Słonko jest siostrą piesia. I zabrała ją do domu. Posmutniałem. Ale okazało się, że w każdy wtorek będę mógł się bawić z moją nową przyjaciółką. Psy, to wielka rzecz, Bing. Słonko mnie lubi. Obiad. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Sula szykują obiad. Makaronowy domek! Śmieszny! Twoja kolej, Flop! Makaronowa łódka. O, to jest żaglówka. Tak, ładnie. O, już wiem! To będzie wzburzone morze. Nasz obiad zamienił się w obrazki. Jeszcze trochę zostało, Anno. Dziękuję, Bing. Co dzisiaj jest na obiad? Co? Zrobimy słynne kluski w groszki. O tak, to moje ulubione. Co to są łuski w kokoszki? Kluski w groszki, Bing. To makaron z groszkiem i marchewką. Uwielbiam go. Ja również. Możemy pomóc? Tak, jasne. Tak. Będziecie szefami kuchni. Szefami kuchni? Szefowie to są najlepsi kucharze. Tak. Ja potrafię gotować. Szefowie, najpierw pokażcie mi dokładnie swoje łapki. Ojej, trzeba je dobrze umyć, nim przystąpicie do pracy. Dobrze! Klap, klap, klap. Teraz ty, Sulo. Czy szefowie kuchni są gotowi? Tak! Zaczniemy od marchewek. Marchewki lubię najbardziej. Sulo, ty umyjesz marchewki. O, tak! A ty, Bing, zaniesiesz je do oprania. Tak, dobrze. Chlapu, chlapu, spójrz, jaka grubiutka, Flop. O, dziękuję. A ta najbardziej pomarańczowa. I ostatnia. O, piękna. Co
na teraz? Teraz czas na groszek. Ammo, to nie jest groszek. Jest jeszcze w stronkach. Sulo, pokażesz Bingowi, jak się łuska groszek? No pewnie. Patrz, jak ja to robię. Ściskam, a on robi hop. A potem hop, 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 hop. Spójrz, jak ja to robię. Hop, hop. Jeden chciał nam uciec. Flop. Patrz, flop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Sprawnie wam to idzie. Co dalej, Ammo? Teraz pora nakryć do stołu. Pomożesz mi, Sulo? O, tak. Tu siedzę ja, szefie Bing. Usiądę obok ciebie, szefie Sulo. Będzie mi miło, szefie Bing. Chodźmy, przygotujmy sztućce. Proszę. A łyżka tutaj. Gotowe. O, Ammo, możemy postawić kwiaty? Tak, zerwijcie kilka z balkonu. Tak, chodźmy, Bing. O, weźmy pomarańczowe. O, jak ładnie. Patrzcie, wybraliśmy nasturcję. Obiad prawie gotowy. Tak. Umyjcie ręce, szefowie. O, znowu. Tak. No dobrze, umyjemy. Chlap, chlap. Chlap, chlap, chlap. Gotowi. Na co jesteście gotowi? Na kreseczki w groszki. O, wygląda smakowicie. Tak. Proszę bardzo. O, mniam. Pyszne. O, nie. O. Co się stało, Bing? Nie podoba mi się to. Czemu ci się nie podoba? Wszystko jest pomieszane. Przecież lubisz marchewkę i groszek i makaron. Tak, lubię, ale nie lubię, gdy są razem zmieszane. Rozumiem. Nie martw się, Bing. Coś poradzimy na to, żebyś mógł się cieszyć obiadem. Proszę, króliczku. Do czego to służy? To jest rozdzielacz. Sprytne. Oddzielę od siebie marchewkę i groszek i makaron. O, czy ja też mogę dostać rozdzielacz? No jasne. Oczywiście, na szczęście mamy dwa. Proszę. Dobrze, najpierw marchewka. Gotowi? Tak. Marchew. To bardzo dobry rozdzielacz. Marchewki mam już osobno. Teraz groszek. Dobrze. Groszek. Tak lepiej. Groszek leży osobno. No i makaron. Makaron już jest oddzielnie. Nie podoba mi się oddzielone. Przecież możesz sobie znowu pomieszać, Sulo. No tak. Zgadza się. I kotka. O to chodziło, króliczku. O to chodziło, Sulo. Pomogliśmy Ammie robić obiad. Myliśmy marchewki i łuskaliśmy groch. Myślałem, że słynne kluski w groszki będą mi smakowały. Myliłem się, ponieważ groszek, marchewka i oczywiście makaron były wymieszane, więc Amma dała mi specjalną łyżkę, żebym je sobie oddzielił. No i było pyszne. Sula zjadła kluseczki w groszki po swojemu, a ja zjadłem po swojemu. I tak jest dobrze. Każdy je tak, jak lubi najbardziej. Jedzenie to wielka rzecz, Bing. Moje. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing był dziś z Pando na plaży. Ale na plaży było fajnie, prawda, Pando? Niesamowicie, no pewnie. Patrz, pa, Busiku. Uwielbiam plażę. Ja też. Kiedyś tam jeszcze pojedziemy. O, tak, koniecznie.
Pa, Bing! Pando, musisz wejść do nas na chwilę. Zostawiłeś u mnie swojego bubulka. Bubulek! Tak, bubulek jest niezastąpiony do zasypiania. Bubulku! Bubulku! Gdzie jesteś, bubulku? Gdzie jesteś? Nareszcie w domu. Tu jesteś. Pokażmy bubulkowi nasze skarby. Dobra. Patrz, Pando. Muszelki. Napijmy się herbaty, Polu. Chętnie, Flop. Ta mi się podoba. Ta mi się podoba jeszcze bardziej. Ja ją znalazłem, jest moja. Ta wygląda jak marchew. Zamieńmy się. Marchewka. Mniam, 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 mniam. Jedna dla mnie, jedna dla ciebie. Ta dla ciebie. Jedna dla mnie. Ta dla mnie. Jedna dla ciebie. I kamyk dla mnie. Flop! Chodź, popatrz! Ja mam pasiastą. Są bardzo ładne. Te muszle nadal pachną plażą. W muszli można usłyszeć szum morza. Co ty mówisz? Przecież tam nie ma morza. Mhm. Posłuchaj. O, słyszę szum morza. Mogę posłuchać? Proszę. Ja też słyszę morze. Posłuchaj. Tak. Pando, jesteś zmęczony? Nie. Pobawmy się w chowanego. Tak. Zrobiło się bardzo późno. Ojej, tylko jeden raz. No dobrze. Ja się chowam. Zgoda. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szukam, gotów czy nie? Pando bardzo dobrze się schował, Bing. Gdzie on jest? Już wiem. Tutaj. Czyżby? Nie. No to gdzie on jest? Flop. Nigdzie nie mogę znaleźć Pando. Jeśli chcesz, pomożemy ci. Poproszę. Może poszukasz teraz na górze? Gdzie on się schował? W moim pokoju. Sprawdźmy. Muszla Pando. Patrz, Flop. Pando schował się w moim łóżku. Nie sądzę, żeby Pando się schował. Patrz. Flop! On zasnął! W moim łóżku! Wstawaj, Pando! Bing. To bardzo dobra kryjówka. On się nie schował, tylko całkiem zasnął w moim łóżku! Zrób coś, żeby on wstał, Flop. A ty chciałbyś być tak nagle obudzony? Nie. Ale co będzie ze mną, Flop? Gdzie ja będę spał? W swoim łóżku. Jest dość duże dla was obu. Razem tu przenocujecie. Tak. Spójrz, podzielisz się łóżkiem ze swoim przyjacielem. Ale Pando nawet nie założył piżamy. Nie. Był zbyt zmęczony. Tak. Czy ja też mogę spać bez mojej piżamy? Aż tak. Muszę zrobić siusiu. Dobra myśl. Przy okazji umyj ząbki. No, chodź. Śmiesznie spać z tej strony, Flop. No widzisz? Możesz położyć tę muszelkę koło Pando? Pewnie. Żeby słyszał szum morza. Przez sen. Świetny pomysł. O to chodziło, króliczku. Proszę. Tuliś.
Dobranoc, Bing. O. Śpij dobrze. Dobranoc, Flop. Dobranoc, Bing. Pa, Polu. Do jutra, Pando. Byliśmy z Pando nad morzem. Potem dzieliliśmy się muszlami. Moja wyglądała jak marchew. Pando dostał muszle z paskami. Szumiała jak prawdziwe morze. Potem bawiliśmy się w chowanego. Pando poszedł na górę i całkiem zasnął w moim łóżku. Nie podobało mi się to, bo to moje łóżko, a nie Pando. Ale Pola powiedziała, że możemy spać w nim razem. Dzielenie się to wielka rzecz, Bing. Ja też dziś spałem bez piżamy. To nie twoje. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Flop robią dziś zakupy. To Arlo. Cześć, Arlo. Hej, Arlo. Witaj, Polu. Witaj, Bing. Flop ma listę zakupów. Będę mu pomagał. O, witaj, Flop. Cześć, Polu. Od czego zaczynamy? Niech spojrzę. Zacznijmy od kapusty. Kapusta! Jest. Dziękuję, Bing. Dobrze. Potrzebujemy też 6 marchewek. O, ja przyniosę marchewki. 1, 2, 3. Mam 3, Flop. Świetnie. A ja mam 4, 5 i 6. Uwielbiam marchewki. Wiem. A te wyglądają na słodkie. Czy jeszcze czegoś potrzebujemy? Tak. Jajek. Są. Ostrożnie, Bing. Jajka łatwo się tłuką. Dobrze. Aha, świetnie, Bing. Teraz to wszystko. O, zapomniałem jeszcze o jednym. O czym? O słodkości po naszym obiedzie. O jakiej słodkości? No cóż, możesz sam wybrać, Bing. Tak, lubię wybierać. O, chcę to. Możemy je kupić? Proszę, Flop. Jasne. Marchewkowe mafinki. Też je lubię. Ta będzie dla mnie, a ta druga dla Flopa. Dobry wybór. Czy to już wszystko? Tak, chyba tak. Kapusta. I 6 marchewek. I jajka. Ojej, jedno jest zbite. O, to nic nie szkodzi. Świetnie. Proszę bardzo, Flop. Razem za wszystko 15. Życzę smacznego. Dziękuję, Polu. A gdzie się podział Bing? Chodźmy, Bing. Musimy przygotować obiad. O, tak! Obiad! O, tutaj jesteś. Chodź, idziemy. Pa, Flop. Pa, Bing. Pa, pa, Polu. Pa, Arlo. Flop, mogę pomóc ci robić obiad? Jasne. Będzie mi bardzo miło. Przepraszam, którędy dojadę do biblioteki? A? Tak, pojedzie pan prosto do końca drogi, a potem w prawo. I w lewo na światło. Zobaczy pan taki duży budynek. O, tak. Uprzejmie dziękuję. Żegnam. Nie ma sprawy. Do widzenia. O, co ty tu masz, Bing? Lizaka truskawkowego. A powiedz, skąd go masz? Jest mój. Znalazłem go w sklepie. A czy zapłaciliśmy za tego lizaka? Nie. O, no cóż, skoro nie zapłaciliśmy, to niestety ten lizak nadal jest własnością Poli. O, chcę go zjeść. Nie możesz, Bing.
nie jest twój. Czemu nie? Nie wolno zabierać ze sklepu rzeczy i nie zapłacić za nią. To się nazywa kradzież. Mam go oddać? Mógłbyś, ale myślisz, że ktoś chciałby teraz kupić tego lizaka? Nie. Polizałem go. No właśnie. Nie możemy go już oddać. Ja nie wiedziałem, że to była kradzież. Przepraszam, Flop. Wiem. Wróćmy do sklepu i porozmawiajmy z Polą. Dobrze. Chodźmy. Cześć, Bing. Cześć, Flop. Zapomnieliście o czymś? Witaj, Polu. Witaj, Polu. Nie denerwuj się, Bing. Bardzo cię przepraszam. Przepraszasz mnie? Za co? Wziąłem ze sklepu lizaka. Wtedy nie wiedziałem, że to jest kradzież. No i go polizałem. O, tak. Rozumiem. Przyszedłeś go oddać? Tak. Dziękuję, Bing. Nie powinieneś zabierać lizaka, ale wykazałeś się odwagą, przyznając się do tego. Dziękuję ci, Polu. A teraz zapłacimy za tego lizaka. Proszę bardzo. Dziękuję, Flop. Już wiem. Mogę zapłacić za lizaka mafinką. O, dziękuję, Bing. To miło z twojej strony. Ale nie trzeba. Flop już zapłacił za lizaka, więc możesz ją schować. Dziękuję, Polu. O to chodziło, króliczku. Chodźmy. Pa, Polu. Pa, pa, Bing. Pa, Flop. Pa, pa, Polu. Pomagałem Flopowi wybierać zakupy na obiad. I szło mi bardzo dobrze. Ale potem wziąłem z półki lizaka. Nie zapłaciłem za niego. To się nazywa kradzież. I tak się nie robi. Nie mogłem go oddać, bo był już przeze mnie polizany. Więc bardzo przeprosiłem Polę. A potem Flop zapłacił za lizaka. Chciałem dać Poli mafinkę, ale Pola powiedziała nie. Nie trzeba, bo mafinka była moja. Przeprosiny. To wielka rzecz, Bing. Możemy zjeść nasze mafinki? Tak.